Nie mylicie się, to jest właśnie ten moment. W tym materiale filmowym opowiem Wam kilka słów o mojej metodzie. Jednak zanim o łowieniu, lecimy z nowym intro. Czysto informacyjnie, jesteśmy dzisiaj na zbiorniku Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnowie. To jest zbiornik, który się nazywa S2. To jest zbiornik, w którym generalnie dominują dość spore karpie. Zazwyczaj łowi się tutaj rybki w przedziale 3 do 6-7 kg. Natomiast dość często udaje się łowić sztuki o gabarytach czy o wadze dwucyfrowej, rybki 12-14 kilogramowe. No i żeby, powiedzmy, bezpiecznie łowić te ryby, na tym zbiorniku występują pewne obostrzenia. Między innymi musimy mieć tradycyjny, duży karpiowy podbierak, oczywiście matę do wyczepiania ryb, środki do dezynfekcji ran. Także jeśli chcielibyście tutaj powędkować, no to koniecznie musicie pamiętać, że oprócz wykupienia specjalnej licencji, musicie się wyposażyć w te rzeczy, o których powiedziałem wcześniej. To tyle takich informacji organizacyjnych. Teraz chciałbym Wam powiedzieć o mojej metodzie. Więc ja generalnie łowienie na metodę traktuję jako pewien odskocznik od łowienia na klasyczny feeder. To jest raczej sposób na miłe spędzenie czasu, możliwość powalczenia z większymi rybami. No właśnie coś na zasadzie przerywnika od klasycznego federa. Jeśli chodzi o sposób, w jaki łowię tutaj, to on jest nieco inny od tego, który możecie obejrzeć na wielu materiałach filmowych na YouTubie. Zazwyczaj łowiąc na metodę, łowi się w taki sposób, że powiedzmy, podajemy niewielką ilość towaru na początku, podajemy ją zazwyczaj podajnikiem i staramy się możliwie jak najbardziej precyzyjnie i możliwie w identycznym interwale czasowym, zazwyczaj niedużym, bo to są 3-4 minuty, przerzucać zestaw, tak żeby wabić rybę w nasze łowisko, no i generalnie, to się ładnie mówi, budować sobie nasze łowisko, nasze pole łowienia, tak żeby nam tych ryb z czasem przybywało. Na tym zbiorniku taka taktyka w ogóle nie zdaje rezultatu. To jest woda, gdzie generalnie ryby są duże. Ilość naturalnego pokarmu, która tutaj występuje, nie jest za duża, no bo to jest zbiornik pożwirowy, dość nowy, można powiedzieć, więc dno jest ubogie. No i te ryby generalnie są tutaj bardzo łapczywe i świetnie reagują na obfite donęcanie. I żeby te ryby wkręcić, to po pierwsze potrzeba przygotować odpowiedni towar, a po drugie odpowiednio podać go w łowisko. No i teraz kilka słów o samym towarze. Ja generalnie wędkuję tutaj przy użyciu bardzo grubych frakcji zanętowych. Są to ziarna i jest to pelet. Jeśli chodzi o ziarna, no to używam dobrze Wam już znanego końskiego zębu Timara. To jest gruba, twarda kukurydza. Przysmak tutejszych karpi, ale oczywiście nie ograniczam się do samej kukurydzy. Oprócz kukurydzy, świetnym ziarnem zanętowym jest tutaj gotowana konopia. Idealnie również się sprawdza. I te ziarna roślinne mieszam z peletem. Tutaj mamy taki miks peletu. W tym pudełeczku mamy pelet o różnej grubości. Mamy troszeczkę frakcji 2 mm, ale niewiele. Natomiast większość stanowią pelety 4, 6 i 8 mm. I dlaczego taka kompozycja? Gdybyśmy się zdecydowali na sam gruby pelet, tego towaru byłoby stosunkowo niewiele i byłby on zbyt łatwo wyjadany przez ryby. Jeśli mamy mnogość tych peletów, czyli czwórki, szóstki, ósemki, ryby potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby po prostu ten towar z dna wyjeść. I teraz to jest tyle, jeśli chodzi o towar, który podajemy, żeby tą rybę znęcić. I żeby być precyzyjnym w podaniu tego towaru, mamy dwie możliwości.
Każda z nich zakłada użycie bardzo ciężkiej wędki. Zaraz wam taką wędkę pokażę. Więc tak, żeby wnęcić się, a zapomniałem wam dodać, zapomniałem powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dość istotnej. Generalnie ryby łowimy tutaj bardzo daleko od brzegu. 70-80 metrów to jest moim zdaniem dystans minimalny, na którym musimy łowić, żeby łowić skutecznie. No i to wymusza od nas wędkarzy użycie dość tęgich, mocnych, rzutowych wędek. Do nęcenia używamy wędki spodowej, czyli spoda. To musi być wędka, która ma około 4,5-5 lbs-ów, czyli jest to wędka bardzo mocna. A używamy takiej wędki dlatego, że towar podajemy albo dużym koszykiem do wstępnego nęcenia, albo jeszcze lepiej tego typu spombem. To jest idealne urządzenie do podawania sypkich frakcji. Wadą klasycznego koszyczka, który również moglibyśmy używać, jest to, że musimy ziarno czopować od góry i od dołu zanętą, co nie zawsze tutaj jest konieczne. Czasami lepiej zrobić to spombem, a dodatkowo spomb dużo lepiej lata niż klasyczny koszyk, czyli spokojnie możemy nim łowić i 120 metrów od brzegu i nie będzie problemu. Do nęcenia oprócz spoda potrzebujemy duży kołowrotek. Ja mam kołowrotek z plecionką. Tutaj plecionka bazowa to jest 0,25 mm. Dodatkowo mam tutaj przypon strzałowy z plecionki 0,40, tak żeby tego spomba zabezpieczyć przed zerwaniem. Dobra, to jest towar, który będziemy podawać na wstępie. Zaraz pokażę wam towar, kiedy będzie już wymieszany i przygotowany. Na wstępie podajemy niedużo towaru, powiedzmy 3-4 spomby i później staramy się donęcać ryby w momencie, gdy brania nam gasną. Ok, to jest nasz towar, który podamy na wstępie. Teraz druga istotna sprawa to jest to, co będziemy podawać w naszym podajniczku i co ma nam przyspieszyć pojawienie się ryby w łowisku. Więc ja w podajniku podaję Method Mix. Dzisiaj będę korzystał z Method Mixu Chocolate Orange. To jest taka najbardziej, wydaje mi się, klasyczna mieszanka, która się tutaj sprawdza. Nawiasem mówiąc, to jest Method Mix Timara. Bardzo fajna mieszanka, wybitnie treściwa. Tutaj 70% tej mieszanki stanowią kruszone pelety i mączki rybne, czyli jest to prawdziwa bomba żywieniowa. I te ryby, które tutaj mamy, świetnie reagują właśnie na tego typu mieszanki. I teraz tak, sama koncepcja łowienia zakłada, że na wstępie podajemy jakąś ilość grubych frakcji z pombem, które mają nam utrzymać rybę w łowisku, a dalej małym podajnikiem podajemy Method Mix, który ma nam szybko zapracować na dnie, no i zwabić tą rybę w pole łowienia. No i to tyle, jeśli chodzi o takie główne założenia do dzisiejszego wędkowania. Teraz przygotuję sobie towar, zanęcimy łowisko, no i mam nadzieję, że zaraz uda nam się złowić kilka fajnych karpi. Jesteśmy gotowi do wstępnego nęcenia.
opowiem Wam, czy pokażę Wam teraz towar, który przygotowałem do tego nęcenia. Więc tak jak wspomniałem wcześniej, główną masą zanętową będzie taki miks grubych frakcji, czyli konopia, kukurydza, no i w sumie gruby 4-6-8 mm pelet. I ten towar będę podawał z pompem. Jeśli nikt nie korzystał do tej pory, czy jeśli nie korzystaliście do tej pory ze spomba, no to to jest takie urządzenie. To jest podajnik w kształcie rakiety. Działa on w ten sposób, że załadowujemy go ziarnem. Tutaj mamy taki przycisk, który otwiera nam spomba. Załadowujemy go do połowy ziarnem. Ja wam pokażę za moment. Zamykamy podajnik i podajemy w łowisko. Podajnik oczywiście mniej lub bardziej poziomo dociera do na dystans, na którym chcemy łowić. Żyłka opiera się o klips. W tym momencie spomb obraca się, spada pionowo w dół do wody, uderza klipsem o wodę, otwiera się i uwalnia nam cały towar, który chcemy podać w łowisko. Bardzo istotną sprawą jest to, że w momencie, gdy łowimy na klasyczny koszyk, podajemy towar w pole łowienia do klipsa, no to ten koszyk opada nam do dna i dystans, na którym wędkujemy, jest dokładnie ten sam, który mamy zaznaczony na wędce do... Dystans, na który nęcimy, to dokładnie ten sam dystans, który mamy na wędce do nęcenia. Natomiast w wypadku spomba nasza rakieta spada na wodę i pionowo uwalnia nam towar. No i w związku z tym, ponieważ wędką do wstępnego nęcenia będziemy łowić troszeczkę bliżej, no bo przynęta i koszyk spada nam pod kątem, to również na spombie staram się zaznaczać mniej więcej około 1,5 metra mniejszą odległość, tak żeby dystans, na którym łowię, pokrył się z dystansem, na którym nęcę. Ok, to co, tyle. Aha, jeszcze istotna sprawa, ja dzisiaj łowię na 80 metrach, czyli generalnie dość daleko, ale nie jest to problem, jeśli chodzi o wnęcanie się na taki dystans właśnie z pompem. No co, tyle, nęcimy. Łowisko mamy już wstępnie zanęcone. Teraz poczekamy kilka minut, mam nadzieję kilka minut, na karpie, które powinny się tam za moment pojawić. Nie wspomniałem o jednej bardzo istotnej rzeczy. Ponieważ łowimy bardzo daleko, korzystamy z tęgich wędek, z ciężkiego zestawu do nęcenia, z dość grubych plecionek. Bardzo ważną rzeczą, niesłychanie ważną rzeczą przy nęceniu wstępnym jest to, żeby zabezpieczyć dłoń. Taką właśnie rękawiczką do rzutów. Przecięcie żyłki, przecięcie skóry palca na plecionce to jest bardzo paskudna sprawa, dlatego lepiej dmuchać na zimne. Jeśli będziecie nęcić w ten sam sposób jak ja dzisiaj, koniecznie używajcie tego typu rękawiczek do rzutów. Ok. To teraz przejdziemy do towaru, na który będę dzisiaj wędkował finalnie. A później jeszcze pokażę Wam zestaw. Więc tak, na tym łowisku generalnie ja mam swoje dwa killery. To są te kuleczki. Jedna w kolorze pomarańczowym, to jest kulka Timarmix Chocolate Orange.
praktycznie zawsze tutaj na tą kulkę mamy branie. Nie wiem, czy to jest kwestia zapachu, czy to jest kwestia koloru, natomiast no, jest to prawdziwy killer. Jeszcze nie miałem tutaj sytuacji w tym roku, żebym na tą kulkę nie złowił tutaj karpia. Byłem tutaj chyba 10 albo 11 razy. Zawsze, absolutnie zawsze na tą kulkę łowiłem tutaj kilka fajnych okazów. Świetnie sprawdza się też kulka w kolorze no, różowo-czerwonym. To jest mieszanka owocowa, fruit mix. To jest bardzo słodka kulka malinowo-truskawkowo-pomarańczowa i również miałem na nią tutaj świetne wyniki. I w zasadzie praktycznie zawsze to były dwie kulki, od których zaczynałem. Czasami, naprawdę czasami, zwłaszcza w pochmurną pogodę, fajnie sprawdza się tutaj kuleczka biała. Natomiast przeważnie te dwie to są najskuteczniejsze przynęty tutaj. No i co? Zakładamy przynętę, podajemy podajnik w łowisko i czekamy na pierwszego karpia. Zestawy mamy już zarzucone, czekamy teraz na pierwsze branie. Zazwyczaj łowienie tutaj wygląda w ten sposób, że po takim nęceniu ryby mamy bardzo szybko, czyli no w pierwszym rzucie powiedzmy po 3-5 minutach. Zazwyczaj, przynajmniej tak było w tym roku, że albo miałem ryby od razu, czyli właśnie w pierwszym rzucie, no albo trzeba było na nie poczekać około 45 minut, może do godziny. No i wówczas jeśli nie ma brań, to co 10 minut staram się przerzucać podajnik. Zazwyczaj łowię też na dwie wędki, natomiast dzisiaj jestem tutaj sam, przynajmniej tylko ja wędkuję. No i żeby nie stracić kija, zdecydowałem się na łowienie na jedną wędkę. W sieci jest wiele pytań na temat tego, czy przy łowieniu do klipsa nie mam problemu z tym, że trafiam większe ryby, no i może dojść do zerwania zestawów. Więc tak, jeśli łowimy na klasyczny feeder, to tego problemu nie ma. Naprawdę bardzo rzadko, no powiedzmy w mojej karierze federowej czy klasyczno-federowej, wydaje mi się, że 2 albo 3 razy musiałem odpinać klips podczas wędkowania. Zazwyczaj te ryby są mniejsze, no i generalnie nie ma potrzeby odklipsowywania się. Przy łowieniu na metodę no, bardzo często dochodzi do sytuacji, w której ryby są duże, no i należy się odklipsować. Generalnie łowiąc na metodę zawsze stosuję zestaw z żyłką. Żyłka sama z siebie jest dość rozciągliwa. Dzisiaj łowimy na 80 metrach odległości, więc na tym dystansie żyłka rozciągnie się po zacięciu na tyle, że praktycznie zawsze nie ma problemu, żeby się odklipsować. Także nie stosuję, czy zazwyczaj nie stosuję żadnych patentów, które zabezpieczają mój zestaw, czy dają możliwość szybkiego odklipsowania się. Na żyłce mam zrobiony zwykły węzeł zderzakowy w miejscu, gdzie jestem zaklipsowany. No
i później w trakcie holu, jeśli widzę, że ryba jest bardzo duża, wybiera żyłkę z kołowrotka, szybko odklipsowuje zestaw. No i też bardzo często zdarza się, że normalnie zwijając zestaw, kiedy ryba powiedzmy słabnie, udaje mi się jeszcze doklipsować sobie zestaw z powrotem, tak żeby nie tracić później czasu na ponowne odmierzanie odległości. Teraz mieliśmy bardzo ładny spław, dosłownie może metr od miejsca, w którym zanęciłem. Miałem też przed momentem jakieś delikatne wskazanie na szczytówce. To może oznaczać, że gdzieś tam zaczęły nam się kręcić następny spław. Gdzieś tam zaczęły nam się kręcić karpie w naszej okolicy i może zaraz będziemy mieli pierwsze branie. Wracając do tematu klipsa. Zestaw można ponownie zaklipsować, no i bardzo szybko z powrotem można wykonać kolejny rzut. Jeśli ktoś ma jakieś obawy, czy zdąży ten zestaw odklipsować, to można sobie zrobić tak zwany bezpieczny klips ze zwykłej gumki do peletu. Coś takiego kiedyś na zdjęciu pokazywał Bob Nut. Ja taki bezpieczny klipsik z gumki do peletu wykonywałem. Działa, także można bardzo tanio taki bezpieczny klips posiadać i nie trzeba mieć kołowrotka ze specjalnym bezpiecznym klipsem. Taki bezpieczny klips z gumki do peletu działa bardzo fajnie i bezbłędnie. Jeśli chodzi o zestaw w ogóle, z którego dzisiaj korzystam, to korzystam z dość mocnej wędki. To jest Castmaster o gramaturze 120 gramów i długości 3,6 metra. To nie jest typowo metodowa wędka, bo nie jest to wędka o w pełni parabolicznej akcji. To jest wędka o takiej charakterystyce progresywnej, jest to raczej wędka sztywna. No, przy większych obciążeniach ona przechodzi do takiego dość głębokiego ugięcia, ale w żadnym wypadku nie jest to pełna parabola. Dlaczego zdecydowałem się na taką wędkę? Zdecydowałem się na taką wędkę, bo wędkujemy dzisiaj bardzo daleko od brzegu. Około 80 metrów. Rzuty, które wykonuję, są tutaj bardzo siłowe i na tym dystansie zdecydowanie łatwiej jest dorzucić wędką sztywniejszą, progresywną i te rzuty są celniejsze. Ja zdecydowanie bardziej staram się postawić na precyzję wędkowania, dlatego wybieram kij progresywny, niż na to, żeby jakby mieć maksymalną radość z holu. No, taką maksymalną radość z holu dają kije paraboliczne, które praktycznie gną się po rękojeść. Ja osobiście średnio przepadam za takimi kijami, ale gdyby ktoś chciał mieć podobny kij do tego charakterystyce parabolicznej, to można się na przykład zdecydować na Castmastera o gramaturze, o ciężarze wyrzutowym 100 gramów. No i to jest właśnie wersja w pełni paraboliczna. Kołowrotek, który używam, to jest kołowrotek w rozmiarze 5000, model Armadale. Zdecydowałem się na duży kołowrotek, no bo łowimy daleko, także nie chcę tracić metrów rzutu przez mniejszą szpulę. Poza tym też mamy sporo zwijania, także duży kołowrotek w rozmiarze 5000 jest tutaj jak najbardziej wskazany. No i na kołowrotek mam nawiniętą żyłkę 0,26 mm bez przyponu strzałowego. Generalnie na tym łowisku korzystam z dość grubych żyłek. To wynika z dwóch faktów. Po pierwsze z tego powodu, że mamy tutaj możliwość łowienia naprawdę dużych ryb. Może nie zdarzają się one często, czyli rybki 10-12 kg, ale one tutaj są. No i żeby mieć jakąkolwiek kontrolę, nie mówię jakąkolwiek, kontrolę w trakcie holu, taka żyłka o średnicy 0,26 jest tutaj ok. No i druga istotna sprawa, tutaj wzdłuż całego brzegu, z którego możemy wędkować, mamy jakieś pasy roślinności wodnej, no i żeby też móc wyholować tą rybę tutaj przy brzegu, ta żyłka moim zdaniem nie może być cieńsza niż właśnie 0,25-0,26 mm. No, dobra. Wydaje mi się, że cały zarys dzisiejszego wędkowania udało mi się w tym dość przy długim komentarzu Wam przedstawić, ale w sumie nie chciałem niczego pominąć. Chyba jednak ten mechanizm, w którym będziemy musieli czekać około 45 minut do godziny na pierwszą rybę, dzisiaj się sprawdzi, bo dosłownie 15 minut temu, niemal 15 minut temu po raz pierwszy zarzuciłem zestaw. Nie miałem jeszcze żadnego brania. Teraz ten zestaw przerzucę, no i będę czekał
na pierwsze branie i na pierwszą rybę. Pierwsze branie miałem dosłownie minutę po drugim zarzuceniu. No i jest problem. Pierwszy raz w życiu podniosłem po braniu szczytówkę do góry. Nawet nie bardzo zacinałem tą rybę, po prostu podniosłem ją do góry. Branie było bardzo mocne, no i pusto. Zwijam zestaw i okazuje się, że mam zerwany przypon. To jest przypon, w sumie, którym mówiłem poprzednim razem. Nie wiem, może gdzieś po prostu został przetarty. No i przy delikatnym podniesieniu szczytówki on po prostu strzelił. Ale może to i dobrze, bo gdyby to była duża ryba i straciłbym ją przy brzegu, to pewnie bym się delikatnie zdenerwował. A tymczasem mogę wam pokazać haczyki, z których dzisiaj korzystam. To jest model Feeder Warrior. Haczyk bezzadziorowy. Nie za duży, bo to jest rozmiar 10, ale z mocnego, grubego drutu, także pewnie trzyma rybę na haczyku. O ile tylko nie strzeli nam przypon. No znowu zakładamy naszą owocową kulkę. Dokładnie tą, na którą miałem przed tym branie. Z nowym przyponem. Nie no, generalnie wszystko zagrało, bo 15 minut, czy tam niespełna 20 oczekiwania na rybę, to jest ok. Szkoda tylko, że ten przypon nie wytrzymał, bo pewnie już byśmy się cieszyli z widoków pierwszego holu. A tymczasem musimy jeszcze poczekać na pierwszą rybę. A schodzę z kosza, bo do rzutu, bo generalnie no, te rzuty są mega siłowe. Tak jak widać, łowimy do klipsa. Po rzucie szczytówkę wkładam pod wodę. Później delikatnie topię żyłkę w taki sam sposób, jak się to robi przy łowieniu na macza. Czyli wyciągam delikatnie szczytóweczkę. Jak widzieliście na wodzie, mieliśmy linię z żyłki, która się topi. No i co ważne, staram się po prostu nie przesunąć foremki. Tam, gdzie ona upadła na dno, ona ma tam pozostać. Tak, żeby miks, który mamy na foremce, ładnie się obsypał, żebyśmy mieli dobrze wyeksponowaną naszą przynętę. No ale ważne jest też, żeby delikatnie tą szczytówkę dopiąć. No i czekamy na kolejne branie. To już wspominałem, ale powiem jeszcze raz. Generalnie łowimy na zestaw montowany na stałe, więc mamy tutaj efekt samozacięcia się ryby. Więc w momencie, gdy będziecie mieli branie, nawet bardzo agresywne, ryb w żadnym wypadku nie zacinamy. Podnosimy tylko delikatnie kij do góry, żeby rybkę delikatnie skontrować. I tyle. Ona jest... O! Widzicie? Coś tam się dzieje. To nie jest jeszcze branie, ale szczytówka delikatnie się przygina. To są ryby, które gdzieś kręcą się w okolicy naszej przynęty i delikatnie ocierają się o żyłkę. Może zaraz będziemy mieli odjazd, może uda się go nagrać. No w każdym razie bardzo często widzę nad wodą taką sytuację, w której mamy branie na metodę, bardzo agresywne. Zazwyczaj wędkarze są gdzieś oddaleni od wędki, podbiegają do wędki, mocno zacinają rybę i albo zrywają przypłon, albo gdzieś dosłownie rozcinają wargę rybie. Nie ma sensu tego robić. Ona jest samozacięta. Podnosimy delikatnie wędkę do góry i można kontynuować hol. O, widzisz? Jest. Mamy pierwszego karpia. Teraz pokażę wam. O, szczerze, nawet prawdopodobnie nie dojedzie do klipsa.
No, to było branie, które miałem, ja wiem, może z półtorej minutki po zarzuceniu. Wspominałem wam o obcierkach. No może jednak dojedzie do klipsa. Zobaczymy. Wspominałem wam o obcierkach. No i miałem właśnie taką obcierkę. I za moment, dosłownie minutkę, po tym ujęciu, które widzieliście na filmie, miałem pierwsze branie. I teraz tak. Rybę mamy na kiju. W momencie, gdy łowimy na metodę, bardzo często jest tak, że ryba jest zapięta za dolną wargę. I dlatego, jeśli tylko holujemy rybę, no to holujemy ją z kijem ułożonym horyzontalnie. Tak, żeby po prostu do minimum ograniczyć spięcia ryb. Ja łowienie na metodę traktuję, można powiedzieć, czysto rekreacyjnie. Dlatego dla mnie najważniejsze jest to, żeby rybę po prostu doholować, żeby ilość tych skutecznych holi była jak największa, więc generalnie raczej się nie spieszę z holami. Jeśli mają trwać 10 minut, no to niech trwają 10 minut. Natomiast mi zależy na tym, żeby rybę wyholować. Tym bardziej, że na przyponie mam żyłkę. Nie jest to cienka żyłka, to jest żyłka o średnicy 0,22 mm. Natomiast nawet taka żyłka w momencie, gdy na kiju zawiśnie nam 10-12-kilogramowy karp, po prostu nie wytrzyma przeciążenia. No, rybka nam delikatnie odjeżdża. Można oczywiście stosować przypony z plecionek. To jest fajne rozwiązanie moim zdaniem. Na pewno zabezpiecza nasz przypon przed zerwaniem. No i zobaczcie, zaczęliśmy łowić 7:05 mniej więcej. W tym czasie po 10 minutach czy po 15 minutach mieliśmy pierwsze branie, to po którym straciłem przypon. Teraz mamy 7:25 i mamy już drugiego karpia. I generalnie przyjeżdżając tutaj, ja tutaj bardzo często przyjeżdżam z kolegą z pracy albo z żoną. Przyjeżdżamy tutaj na 3 godzinki i zazwyczaj w przeciągu tych 3 godzin jesteśmy w stanie złowić 8-10 karpi. No i metoda tutaj jest zabójczo skuteczna. Zabójczo skuteczna. Rybka chyba nie będzie jakoś specjalnie duża. Wydaje mi się, że będzie miała w okolicy 4, może 5 kg. To jest taki okaz standardowy tutaj. Możemy ją przykontrować w drugą stronę. No teraz ryba wyraźnie nam się rozpędziła. Wcześniej odzyskałem ze 30 metrów żyłki. No i teraz pewnie ryba zabrała nam z 10 w trakcie tego odjazdu. Nie no, jest silna. Może będzie troszkę większa niż na początku zakładałem. Fajne takie troszkę dłuższe pobicia pyskiem, także może jednak będzie troszkę większa niż 4 kg. No, ryba ma trochę więcej jak 4 kg. Myślę, że to jest w okolicy 5,5-6 kg. Piękny, mega silny karp. A po prostu wypuszczę go z powrotem prosto z podbieraka, tak żeby on się nie męczył. Oh.
Do tej pory udało nam się złowić 3 ryby, ale przez ostatnie 20 minut nie miałem żadnego, nawet najmniejszego wskazania na szczytówce. Po prostu ten towar, który podaliśmy wcześniej z pombem, nasze pole łowienia, on się ewidentnie skończył, nie mamy tam teraz ryb, więc trzeba donęcić łowisko. Myślę, że za moment z pombem podam no, około 3-4 porcje takiego miksu ziaren i peletu i mam nadzieję, że za moment w polu łowienia pojawią nam się kolejne ryby. Mamy jeszcze przed sobą 2 godziny wędkowania, także myślę, że uda się jeszcze kilka rybek sfilmować, kilka ryb dołowić. Już myślałem, że będę musiał odklipsować zestaw. Po pierwsze kilka metrów ryba dość śmiało wyciągnęła. Natomiast teraz stanęła przed momentem gdzieś tam przy powierzchni. O, nie jest. Teraz ryba ewidentnie idzie do brzegu. Bardzo szybko. O, jest. Stanęła. I ewidentnie walczy teraz gdzieś tam dalej. Teraz drugie branie. Miałem po tej poprzedniej rybie dosłownie po 60 sekundach od zarzucenia. Natychmiast. Czyli rybki po donęceniu ustawiły nam się w polu łowienia. Bardzo ważne jest to, żeby możliwie jak najbardziej precyzyjnie posadowić zestaw w miejscu, gdzie nęciliśmy z pombem. W zasadzie przesunięcie zestawu o metr w lewo czy metr w prawo skutkuje tym, że trzeba dość długo czekać na branie, wręcz do tego momentu, że przerzucam zestaw. Natomiast ostatnie dwa brania miałem centralnie w punkcie, w którym zanęciłem łowisko z pombem. Przed momentem złowiliśmy ostatnią dzisiaj rybę. Może nie największą, bo miała około 5 kg, natomiast była niesamowicie waleczna. Bardzo mocno dały mi się tutaj we znaki pod brzegiem. No cóż, mamy godzinę prawie 11. Wędkowaliśmy przez 4 godziny. Ostatnie pół godziny było dość słabe. Ewidentnie te ryby przestają żerować. No ale przez te 4 godziny udało się nam wyciągnąć. Wyciągnąć 8 karpi, jednego największego, myślę, dobrze ponad 10-kilogramowego spiąłem tutaj już przy samym podbieraku, no ale myślę, że i tak skuteczność jest bardzo fajna, 9 brań, 8 ryb, także jest ok. Dobra, to ja się tutaj powolutku składam i za moment jeszcze kilka słów podsumowania, jak wyglądało to dzisiejsze wędkowanie. Więc zakończyliśmy to dzisiejsze wędkowanie. Ten film jest jakby troszkę odpowiedzią na wiele zapytań z Waszej strony, czy wiele komentarzy, które się pojawiają pod moimi filmami na YouTubie. Wielu z Was prosiło o to, żeby nagrać jakiś film złowienia na metodę. No, metoda jest niesłychanie popularna teraz, także nie ma się co dziwić. Natomiast ja chciałem Wam pokazać łowienie na metodę takiej, które ja uprawiam na co dzień. Nie jest to taka, powiedziałbym, zwykła metoda. To jest taki miks karpiarstwa i metod Federa.
Natomiast bardzo skuteczny i myślę, że wielu z Was, jeśli spróbuje skopiować to, co mogliście obejrzeć dzisiaj na filmie, naprawdę będzie mogło z sukcesami połowić fajne duże karpie. Generalnie nie mam w planach jakoś bardzo wielu filmów z metodą, no chyba, że okaże się, że po opublikowaniu tego filmu okaże się, że będziecie chcieli więcej filmów związanych z metodą, no to wtedy spróbujemy oczywiście wybrać się, czy jeszcze raz tutaj, czy może na jakieś inne okoliczne łowisko, żeby spróbować przygotować dla Was kolejny materiał. Tymczasem Wam wszystkim bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Jeśli tak, to koniecznie wstawiajcie lajki. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Zaglądajcie na naszego Facebooka. Śledźcie nas na Instagramie. No i mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia nad wodą.